jest bardzo dobry wieczór, proszę Państwa, bo to drugi festiwalowy wieczór 18. edycji Rzeszów Karpatia Festival 2022. Czas na koncert Radość Najpiękniejszych Lat, czyli największe i najpiękniejsze piosenki Anny Jantar. Artystom na scenie towarzyszyć będą aż dwie orkiestry pod batutą Tomasza Filipczaka, zarówno festiwalowa, jak i Filharmonii Podkarpackiej, która jest partnerem festiwalu. Poprosimy o brawa. Zaśpiewają artyści z Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie pod dyrekcją dr Anny Częczek, a także soliści Marta Burdynowicz, Monika Urlik i Grzegorz Wilk. Mateusz wspomniał o artystach Centrum Sztuki Wokalnej. To młodzi ludzie, którzy właśnie tutaj, właśnie w centrum mają możliwość szlifowania swoich talentów, ponieważ uczą się tutaj interpretacji piosenek, również ruchu scenicznego. Wszystko po to, by na przykład zaistnieć podczas różnych festiwali czy programów telewizyjnych. Możemy powiedzieć, że od 2000 roku wyśpiewali już ile nagród? 1000 nagród, a wzięli udział w 42 programach telewizyjnych. Jeżeli Państwo je oglądacie, to na pewno pamiętacie Anię Anikę Dąbrowską, która zwyciężyła jedną z edycji The Voice Kids, albo Alicję Regę, która reprezentowała nasz kraj podczas dziecięcej Eurowizji. Tak jest. Proszę Państwa, reżyseria i opieka artystyczna nad koncertem dr Anna Częczek, aranżacja Tomasz Filipczak, choreografia Bernadetta Wojtun-Sikora i Jana Słobodian, konsultacje aktorskie Henryk Chryniewicki, makijaże Paulina Nowak z zespołem, a kostiumy Orysława Zwiercan. Radość Najpiękniejszych Lat. Będzie Wam się podobało, uwierzcie nam. Puszczę cię już na krok. Czekałam jak we śnie, abyś ty objął mnie, więc teraz już wszystko wiesz. Przetańczyć z tobą chcę całą noc. Niech na nas gapią się. Już każdy o tym wie, że ty też kochasz mnie, więc wszystkim na złość przetańczmy tę noc, bo życie tak krótkie jest. Ja za tę noc chętnie oddam pięć najpiękniejszych. Wirować jak twój cień cały rok. Niech inni idą spać, a my tak razem w takt. Wraz z nocą odchodźmy w świat. Thank you.
mrocznej ćmy, a nagle w tłumie w samym środku miasta. Ty, po prostu ty. Dzień, dzień, godzina zwierzeń, zwierzeń. Dzień, dzień, przy twarzy twarz. Szuka kamień w oblątanych ścieżek. Przez zaufania.
abyś mieć mnie mógł za swoją. A ja umknę ci, a ja wymknę się. Biegnę z żartu w żart, z podróży w podróż, z wiersza w wiersz. Kocham, pragnę, tracę tak, jakby się chwilą stawał rok. Jak gdyby świat wymykał mi się z rąk.
Ty, co za nic garść marzeń mych masz, za nic masz, tak krótko trwa życie moje. Ty, co dni w rok nie zliczasz, czy wiesz, czy ty wiesz, co to jest strach u schyłku dnia. Ty nie chodzisz spać, a ja się boję coraz bliżej, kroki słyszę. Jedną chwilę jeszcze tylko. Tylko mnie poproś do tańca, ja na nic więcej nie liczę. Odkręca świat do krańca, od piekła do nieba bram. Tylko mnie poproś do tańca, jakbyś kochała nad życie, ja ci z nadziei ruszańca od ust dam. Tylko mnie poproś do tańca, do tańca, w którym się życie zatrzyma. Ta płyta chociaż już zdarta, wiecznie trwa. Ty, co sny nam układasz do gry, myśli me znasz i za nic masz szansę moje. Ty, co słońca rozwieszasz, ty wiesz, dobrze wiesz, wszystko ma kres. Czy boisz się? Raz wysłuchaj mnie, nie myśl o sobie. Nie poproś do tańca, ja na nic więcej nie liczę. Od krańca świata do krańca, od piekła do nieba bram. Tylko mnie poproś do tańca, jakbyś kochała nad życie, ja ci z nadziei różańca od ust. Gdzie noc?
świt już nowy wstał. Przy nim znajdę swoją akadię i razem na mnie będzie źle. Dobrze wiem. Już wiem, gdzie jest Arkadia szczęścia kraj, szczęścia kraj, gdzie słońce świeci. Gdzie można dni jak świeże kwiaty rwać. Ja już wiem, gdzie to jest. Przy tobie jest Arkadia szczęścia kraj, tak piękna nawet w blasku świec. I taką mi krainę kiedyś dać. Ja ją
wielką damą i gra czas. Na niedzielę zamówiła tort. Wielka dama, wielki gest. Przyszła Dola, imię Dola. Przyszedł smutek, blady gość. Rozłożyli wachlarz pełen trosk. Zjedzą damie cały tort. Wielka dama znów tańczy sama. Lubi czerwony szal. Cztery damy dla wielkiej damy. A dalej tańczy czas. Wielka dama smutkiem pijana. Połyka złote łzy. Wielka dama dumna i sama. Sukni z wilgotnej mgły. Wielkiej damie na kolanie usiadł wielki czarny kot. Róży ślepia, liczy złote łzy. Dama kładzi go pod włos. Poszła Dola i nie Dola. Poszedł smutny, srebrny pan. Wielka dama okręciła szal. Oki dalej, dalej w tam. Wielka dama znów tańczy sama, lubi czerwony szal. Cztery gamy dla wielkiej damy, a dalej tańczy czas. Wielka dama smutkiem pijana, połyka złote łzy. Wielka dama dumna i sama, cukni z wilgotnej mgły. Dać.
zapomnieć. Teraz siądź koło mnie, szepnij słowo dobre, powiedz, że wierzysz w nas. Powiedz, ktoś, może ty, a może ja, może tylko do nas zła, chce nam siebie odebrać. Ktoś nacisz na nas obcy wzrok, naszą prawdę chce nam wziąć. I wierność, nie. Ktoś nie wie o nas jeszcze nic, że nam smutno, że nam wstyd, choć się nie przyznajemy. Ktoś, kogo nie znasz ty i ja, to co zabrał może dać, nie wiemy. Może ty, a może ja, może tylko do nas zła, chce nam siebie odebrać. Ktoś ma dziś dla nas obcy wzrok, naszą prawdę chce nam wziąć. I wierność, i wierność. Ten ktoś nie wie o nas jeszcze nic, że nam smutno, że nam wstyd, choć się nie przyznajemy. Ktoś, kogo nie znasz ty i ja, to co zabrał może dać, nie wiemy. Kojąca.
trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Za miłość też przyjdzie nam zapłacić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Co za zło los trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Za miłość też przyjdzie kiedyś nam zapłacić. Przecież wiecznie trwać. Co zesłał los, trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Za miłość też przyjdzie nam zapłacić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Co zesłał los, trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Za miłość też przyjdzie nam zapłacić. Nic nie może przecież wiecznie. Co zesłał los, trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Za miłość też przyjdzie nam zapłacić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Co zesłał los, trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Za miłość też przyjdzie nam zapłacić. Wszystko się zdarzyło.
zalatany świat z 70 lat. Niewiele czasu sam do siebie ma. A po zamknięciu bram, po dyskotekach gra. Bo młody rytm, bić nie bić, porywa go, skąd on to zna? Co wieczór to przynosi z dnia. Staruszek świat nie wygląda na tyle lat. Staruszek świat jeszcze w klapie wynosił kwiat. Staruszek świat lubi wspomnieć niemodny czas. Chodź śpieszno mu, pani świat z 70 lat. Zatańczy walca raz na jakiś czas i pójdzie z rąk do rąk za neonowy krąg. I raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy pomiesza dni, pomyli sny. Staruszek świat yeah.
jesień rozkołysze wóz, wygasłe ognie znów roznieci wiatr i kołas mi opuść. Znajoma śpiewka ścichnie w dali gdzieś, cygańska wróżba w pełni się rupnie i tylko drogi pies nie zbliży nigdy się. Miasto inny dla nas czas, lecz tam
przed nami otwierał się świat i anioł nadziei przy nas był, a los był z nami za Pan brat. Ty przyszłaś jak pierwsza letnia noc i wniosłaś pogodę w me dni. Więc każdy odkryty szczęścia ląd imieniem zwałem Twym. To, co dał nam świat, niespodzianie zabrał los. Dobre chwile skradł, niosą w zamian bagaż zwykłych trosk. Najpiękniejszych lat. Koncert z najpiękniejszymi i największymi przebojami Anny Jantar i zdecydowanie najlepsze głosy w Polsce. Brawa! A przed Państwem wystąpili Monika Urlik, Grzegorz Wilk, Marta Budrynowicz oraz soliści i reprezentacyjna grupa artystyczna Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie pod kierunkiem Anny Częczek. Annę Częczek zapraszamy na scenę, wyreżyserowała ten koncert, podobnie jak wszystkie pozostałe festiwalowe koncerty. Anna Częczek, brawa! Orkiestra Festiwalowa i Orkiestra Filharmonii Podkarpackiej pod batutą Tomasza Filipczaka. Zapraszamy na scenę Bernadette Wojtoń-Sikorę, która odpowiadała za choreografię tego koncertu. Brawa!
Zapraszamy także Janę Słobodian, która także odpowiadała za choreografię tego koncertu. Oraz Paulinę Nowak, która wykonała wraz ze swoim zespołem makijaże do tego koncertu i do wszystkich festiwalowych koncertów w tym roku. Dla wszystkich artystów i organizatorów festiwalu pan prezydent miasta Rzeszowa Konrad Fiołek przysłał kosz kwiatów z serdecznymi pozdrowieniami i życzeniami dalszych sukcesów. To nie koniec niespodzianek, proszę państwa. Moniko, Marto, Grzegorzu, kolejna dla was niespodzianka, proszę bardzo. Ta niespodzianka przygotowana jest przez Annę Częczek i właściciela osady Bubrka, Patryka Korbeckiego. Jest to voucher na pobyt dla 4 osób w kompleksowo wyposażonych domkach z niesamowitym widokiem na Zapora oraz Jezioro Solińskie w osadzie Bubrka nad Soliną. Idzie ci coraz lepiej. Pamiątkowe fotografie to jest właśnie ten moment. Poprosimy wszystkich, którzy są na scenie, o uśmiech, pamiątkowe zdjęcia. I już teraz. Bis. Tak jest, nie może być inaczej. Tyle słońca w całym mieście, wielki przebój Anny Jantar w wykonaniu wszystkich artystów tego koncertu. Zapraszamy państwa do wspólnego oczywiście śpiewania. Śmy, a nagle w tłumie w samym środku miasta. Ty, po prostu ty. Dzień, godzina zwierzeń. Dzień, przy twarzy twarz. A szumia pamięć poblotanych ścieżek. Popatrz, o popatrz, szerokimi ulicami jest to szczęście zarobani. Popatrz, o popatrz, jasno nieba i spojrzenia i ci światłem słonecznienia. Popatrz, o popatrz, łączy serca, łączy dłonie, może na całość i w głowie. Dla nich, proszę państwa, Monika Urlik, Marta Burdynowicz, Grzegorz Wilk, artyści Centrum Sztuki Wokalnej, Tomasz Filipczak i dwie orkiestry, Festiwalowa oraz Filharmonii Podkarpackiej.
Ależ pięknie! Owacje na stojąco! Ależ pięknie! Zasłużyli! Patrzę w kierunku Tomasza Filipczaka. Czy jesteśmy gotowi na jeszcze jeden bis? Patrzę w kierunku solistów. Nie może być inaczej. Raz jeszcze, specjalnie dla Państwa. Wiedzieć dzisiaj wam. Hej, hej, hej! Maj przystają ziemię w kolorowy płaszcz, gdy poznał się z panią pan. Najtrudniejszy pierwszy krok, zanim innych zrobisz co. Najtrudniejszy pierwszy gest, przy drugim już łatwiej jest. Najtrudniejszy pierwszy krok, najpiękniejszych lat. Monika Urlik, Marta Burdynowicz, Grzegorz Wilk, artyści Centrum Sztuki Wokalnej, Tomasz Filipczak, a także orkiestra Filharmonii Podkarpackiej i orkiestra festiwalowa. Bardzo wam dziękujemy, kłaniamy się. Wielkie brawa dla artystów, ale wielkie brawa również dla państwa. Bardzo dziękujemy za przybycie na dzisiejszy koncert. Niedługo nastąpi oficjalne zakończenie festiwalu, ale chcemy jeszcze komuś podziękować. Dziękujemy paniom Agnieszce Gocek, Małgorzacie Michalskiej i Julii Różańskiej za pomoc przy festiwalu i zapraszamy panie na scenę. Tak jest. Mamy podziękowania. Dziękujemy także dyrektor Filharmonii Podkarpackiej, profesor Marcie Wierzbieniec.
oraz technice pod kierunkiem pana Mateusza Sieńko, która czuwała nad dźwiękiem i oświetleniem przez cały festiwal. Dziękujemy za oświetlenie partnerowi festiwalu ProStage Technology, Piotr Nowak. Za pomoc dziękujemy także Radzie Młodzieży Rzeszowa, Fundacji Aprobata oraz Fundacji Espar 50+. Te wszystkie piękne kwiaty, które widzieliście państwo na naszej scenie i na najbardziej chyba ukwieconym fortepianie, to prezent, można powiedzieć, od kwiaciarni Magiczny Zakątek. Rozglądam się i nie ma na scenie jednej niezwykle ważnej osoby. Już powiedzieliśmy o niej tak wiele podczas tych dwóch festiwalowych wieczorów, ale przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ona jest po prostu bardzo dobrym duchem Carpathia Festival. Anna Częczek. Zapraszamy na scenę. Anna Częczek. Aniu, poprosimy Cię o uroczyste zamknięcie 18. edycji festiwalu. Szanowni Państwo, chciałam serdecznie podziękować wszystkim artystom Orkiestrze Filharmonii Podkarpackiej, Orkiestrze Festiwalowej, jak i również tym wszystkim młodym wykonawcom, naszym gwiazdom. Dziękuję publiczności, ale chciałam serdecznie podziękować osobom, które ze mną wędrują przez 18 lat przy Festiwalu Carpathia. Wszystkim osobom tym, które przez ten czas mnie wspierały i widzą, ile spełnia się marzeń podczas tego festiwalu. Więc bardzo dziękuję wszystkim sponsorom, darczyńcom, patronom medialnym, patronom honorowym. Dziękuję rodzicom i wszystkim tym, którzy stoją obok mnie i mówią, robimy dalej ten festiwal. Także bardzo dziękuję. I 18. Międzynarodowy Festiwal Piosenki Rzeszów Carpathia. Festiwal uważam za zamknięty. Dziękuję z całego serca. Brawa, Anna Częczek, bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, sponsorem tytularnym festiwalu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, mecenasem festiwalu Stowarzyszenie Artystów Wykonawców SAF, Stowarzyszenie Autorów ZAIX. Partnerem festiwalu jest Województwo Podkarpackie, Przestrzeń Otwarta, festiwal dofinansowany z budżetu gminy miasta Rzeszów. Bardzo, bardzo dziękujemy. I to jest ten moment, kiedy musimy się pożegnać. Podobno wszystko, co dobre, szybko się kończy. Dla mnie było zdecydowanie za szybko. Mam nadzieję, że było bardzo dobrze. Co Państwo na to? Nie mówimy, żegnamy się, tylko do zobaczenia za rok. Tak jest, to pewne, proszę Państwa, że odbędzie się kolejna 19. edycja Rzeszów Carpathia Festival i mamy takie marzenie z Iloną, te marzenia się w Rzeszowie spełniają i o tym także mówiliśmy podczas tych festiwalowych wieczorów, że dokądkolwiek jutro nie pójdziecie, z kimkolwiek jutro się nie spotkacie, zabierzcie ze sobą to wszystko, co fajnego i pięknego się tutaj wydarzyło i opowiadajcie, jak było. Kłaniamy się nisko. Ilona Małek. I Mateusz Szymkowiak. Dobranoc. Śpijcie dobrze, do zobaczenia. Organizatorem Carpathia Festival 18. Międzynarodowego Festiwalu Piosenki 2022 jest Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki Carpathia. Sponsor tytularny Bank Gospodarstwa Krajowego. Patronat honorowy Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl. Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz. Starosta rzeszowski Józef Jodłowski. Prezydent miasta Rzeszowa Konrad Fiołek. Kolegium Humanum profesor dr habilitowany Paweł Czarnecki. Mecenas wydarzenia Fundusz Popierania Twórczości ZAIX. Stowarzyszenie Artystów Wykonawców SAWP. Sponsorzy i darczyńcy Metal Lab Wugajdek Apenczar Spółka Jawna. Makarony Polskie SGL Developer, Ziaja Polska, SailCharter.pl, Lasko Nieruchomości, Kolegium Humanum,
Restauracja Myśliwska Krekucha. Salon optyczny Kwaśniak. Biuro nieruchomości Kwaśniak. Kominki Daniel Fonfara. Centrum Medyczne Medyk. Kwiaciarnia Magiczny Zakątek. Partnerzy: Województwo Podkarpackie, Filharmonia Podkarpacka w Rzeszowie, Związek Strzelecki Strzelec, Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie, Urban Lab, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, PST System, Brand Group, Szkoła Podstawowa nr 16 w Rzeszowie, Firma Handlowo-Usługowa AMCO, WBX Studio, Lord Jack Rzeszów, Hotel Fryderyk, Makijaż Paulina Nowak, Osada Bubrka nad Soliną, Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci. Patronat medialny: TVP2, TVP3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna Nowiny, nowiny24.pl, Echo Rzeszowa, Katolickie Radio Rzeszów Via, Nasz Dom Rzeszów, VIP Biznes i Styl, biznesistyl.pl, Media Rzeszów, Dziennik Eurowizyjny, Nasze Miasto, Kurier Rzeszowski, Radio Supernowa, Gazeta Wyborcza, Radio Centrum. Festiwal dofinansowano z budżetu gminy Miasto Rzeszów. Patronem festiwalu jest Województwo Podkarpackie. Przestrzeń otwarta.